W minioną sobotę 11 maja odbył się w Kończycach Wielkich pierwszy turniej sołectw. Motywem przewodnim było jajko. Każde sołectwo wystawiło do zabawy swoją drużynę, które zmierzyły się ze sobą w różnych konkurencjach. Między innymi slalomie z jajkiem, skokach w bok, rzucie do celu, przeciąganiu liny, biciu piany czy wyścigu w workach. Jesteśmy świeżo po wyborach sołtysów. Część pozostała starych, część jest nowych i postanowiliśmy, że zrobimy pierwszy turniej sołectw o Puchar Przechodni Wójta Gminy Haszlach. Dzisiaj znajdujemy się w Kończycach Wielkich. Pogoda nam dopisuje na zamówienie i rywalizujemy w sumie w 12 konkurencjach. Wszystkie sołectwa rywalizują w 10 konkurencjach związanych ze sprawnością i quiz, plus dodatkowo mamy konkurencję najładniejsze stoisko oraz najlepszą potrawę z jajkiem w roli głównej, słoną i słodką. A dlaczego z jajkiem? Ponieważ mamy dzisiaj piknik z jajem, bo będziemy smażyć około zielonoświątkową jajecznicę. Chcemy, żeby to była taka impreza krocząca, podobnie jak dożynki, co roku w innym sołectwie. Zaczynamy, wystartowaliśmy na boisku sportowym LKS-u Błyskawica, a za rok zobaczymy. Będzie to chyba w drogą losowania najlepsza decyzja. A kto bierze udział w tych konkurencjach? Czy to drużyny same się zgłaszały, czy to ktoś typował? No tutaj duża rola sołtysów. Oni mieli stworzyć swoją od 7 do 10 osób drużynę, w której są zarówno mężczyźni, kobiety, jak i dzieci. Chcemy, żeby szanse były równe. Chodzi o to, żeby też była integracja międzypokoleniowa, międzysołecka właściwie i żeby to wszystko dobrze wypadło, żebyśmy się poznali i świetnie wspólnie bawili. W konkurencji najsmaczniejsza potrawa na słono i słodko mogły się wykazać panie z kół gospodyń. Potrawy cudownie wyglądały, ale przede wszystkim smakowały. Sołtysi byli odpowiedzialni za to, żeby wziąć udział we wszystkich konkurencjach. Zaprosili również do tego koła gospodyń wiejskich. Tak się dobrze składa, że w każdym z naszych sołectw jest koło gospodyń wiejskich i to właśnie panie są odpowiedzialne za przygotowanie tych przepysznych potraw. Zwycięska drużyna otrzymała przechodni puchar wójta gminy Haszlach. Nie zabrakło także nagród finansowych. W każdym sołectwie zawsze jest coś do zrobienia. Dostaną czystą, żywą gotówkę. Będzie to pierwsze miejsce 1500 zł, drugie 1000, trzecie 500 zł. Tak, żeby było warto się starać o to, żeby w przyszłym roku wystawić jeszcze lepszą drużynę. Po zakończonych konkurencjach odbyło się wspólne smażenie jajecznicy oraz biesiadowanie z zespołem Wielkokończanie. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.